doszła! Miesiąc czekałem na tą paczkę, aż w końcu dojdzie. Jestem, zobaczcie, tutaj mam jakieś kartony, jakieś rzeczy. Jestem w trakcie przebudowy mojego stanowiska simracingowego, ale po to, żeby przetestować to, co jest tam, czyli nowa kierownica od Monrovie. Unboxing mojej nowej kierownicy jest sprowadzona z Włoch. Znaczy, to nie jest kierownica, że baza i nadepki, tylko to jest sama obręcz. Za chwilę wam pokażę, jak wygląda moja obecna obręcz. Przykręcimy sobie nową. Jestem strasznie ciekawy, jak będzie wyglądać. Jestem podjarany, powiem wam, bo dużo było czekania, a jest to kierownica, której nigdzie na YouTubie nie widziałem, żeby ktokolwiek używał. Także tym bardziej jestem ciekawy. I Sparco. Zobaczcie, tutaj jest napisane. Sparco też robi kierownicę i akcesoria do Thrustmastera, czy to może raczej Thrustmaster robi na licencji Sparco swoje akcesoria do swoich kierownic. Widzę ją. Widzę ją pierwszy raz z wami. O kurcze. Wygląda sobie tak. Co wy na to? Made in Italy jest tutaj napisane. Napis Sparco. Wiesz co, tak naprawdę to jest taki sam kawałek metalu jak tamto, tylko że wygląda bardziej premium. Przede wszystkim ta stal jest taka szczotkowana. Zobaczcie, zobaczcie, jakie jest małe osadzenie. To jest kierownica płaska, tak zwana. Zaraz wam powiem, dlaczego to jest istotne przy stanowisku simracingowym. I obszycie jest naprawdę premium. Jeśli ktoś z was miał kiedyś jakąś taką tanią kierownicę z Allegro, to obszycie skórzane jest takie śliskie jakby. To też chyba jest ekologiczna skóra. Mi to nie przeszkadza, nawet lepiej moim zdaniem. Wow, kierownica jest naprawdę zajebiście wykonana. Obecna moja kierownica wygląda sobie tak, więc tutaj też mamy zerowe osadzenie i to jest bardzo dobre do stanowisk simracingowych, dlatego że my sobie mamy tu łopatki. I bardzo jest wygodnie sobie te łopatki obsługiwać, jeśli kierownica ma właśnie małe osadzenie. Jeśli osadzenie byłoby na przykład 8-centymetrowe, jak to w większości tych kierownic jest, to kierownica byłaby gdzieś mniej więcej tutaj i wtedy trzymałby się tak i zobacz, jak daleko mam do łopatki. Tutaj te moje łopatki można jeszcze trochę regulować, ale generalnie po co, jeśli można sobie zrobić to w ten sposób. No, i to nie? Wygląda sobie teraz tak, mam w ogóle logo Asusa, bo jakieś tam miałem skądś takie okrągłe, to tu wsadziłem, ale tu generalnie w środku są przewody, no i zobaczymy, czy uda się zaadoptować trąbik od Sparco. W sumie mało osób mówi o tym systemie QR od Fanateka, ale tu jest jeden problem, to znaczy ja muszę skręcać tutaj specjalną śrubkę, żeby to się stabilnie trzymało. Jeśli tego nie wkręcę, to czuć takie delikatne skoki, może inaczej, takie uderzenia podczas gdy kierownica, wiesz, kiedy silnik przekazuje na kierownicę takie ruchy, nie, jakieś tam wibracje czy coś, to wtedy to po prostu tak nieprzyjemnie strzela i trzeba dawać tą śrubkę przykręcać imbusem mocno, żeby tego strzelania nie było i to było naprawdę bardzo sztywne. Także ten system QR Fanateku, który jest teraz, no ma niestety taki swój minus. Na szczęście obecnie kierownicy nie zmieniam często. A, i jeszcze jedna rzecz, właśnie, jak ja często zmieniałem kierownicę, to podczas jej wyciągania tutaj czasami potrafi trochę wyjść ten trzpień, nie wiem jak to nazwać, czasami to potrafi wyjść trochę. No i wtedy tam w środku jest takie USB-C jakby, to się rozłącza i czasami kierownica po prostu potrafi nie działać. Przez to. I mi przez jakiś tam czas nie działała, nie wiedziałem dlaczego. Okazało się, że właśnie przez wyciąganie kierownic jest problem. Także ten system QR jest taki... No i teraz musimy to rozkręcić. Thank you.
i tak kiera sobie już wygląda po zamontowaniu. Dziwnie, nie? Nie mamy tutaj trzech ramion, tylko dwa, ale sztywniej te przyciski teraz mam przykręcone, także lepiej to siedzi, podoba mi się. Do zestawu mieliśmy możliwość jeszcze przyklejenia sobie takiej naklejki i takiej naklejki tutaj na trąbik. Na obecną chwilę nie ma się do czego przyczepić, poza jedną rzeczą. Śruby montażowe. Myślałem, że przyjdą mi jakieś specjalne do tej kierownicy, zwłaszcza, że to nie jest jakieś tam dziadostwo, tylko jest to już taka firmówka. No i niestety nie było i musiałem użyć na razie tych z poprzedniej kierownicy, ale jak sobie zamówię już takie śrubki albo gdzieś kupię, takie wyprofilowane, czarne, ładne, to sobie wtedy przekręcę i będzie jeszcze lepiej wyglądać, bo teraz zobaczcie, nie? Taka fajna, ładna, czarna kiera, a tutaj te śrubki tak wszystko psują, no nie? No i mamy już sprzęt zamontowany, zobaczcie jak to wygląda. No już zupełnie inaczej, profesjonalnie. Ale też zobaczcie, że odstęp tutaj między łopatką do zmiany biegów a kierownicą jest mniejszy, więc będę musiał się trochę przyzwyczaić. Tutaj na tych łopatkach mam jeszcze możliwość regulacji w dół albo w górę, także nie ma problemu, jeśli bym chciał sobie to inaczej ustawić. O, i tak to wygląda z mojej perspektywy. Proszę bardzo, zobaczcie jak dziwnie, tutaj nic nie ma. Lepiej sobie przykręciłem teraz te przyciski, mniej się ruszają, także nie, no po prostu kiera myślę, że lepiej wygląda. Są takie niefirmowe kierownice i kupiłbym taką, gdyby była płaska. A właśnie zależało mi na tym, żeby dostęp do tych łopatek był przyjemny, bo na osadzeniu 9 cm no, bym musiał chyba tak ręką trzymać, nie? A tutaj naprawdę bardzo fajnie jest ta łopatka i kierownica. No, czuć, że jest taka premium. A, no i mój najnowszy tuning, wiatraczek, jest podłączony do powerbanka. Pyk. I tak to można żyć. A na dzisiaj to tyle. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał taki upgrade stanowiska. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hejas.